Cześć kochani, kanał Rock Day. Dzisiaj poznamy taki główny riff i według mnie jeden z fajniejszych riffów z utworu Master of Puppets. No kurde, to jest po prostu coś niesamowitego. Dobra, skupmy się na graniu. Tak więc, tak to leci. Jest taki riff, który on się powtarza, bo to jest od razu, on jest też intrem, takim przedłużonym intrem i spróbujmy chociażby ten kawałek, ten fragment nauczyć, najbardziej popularny właściwie, prawda, bo to jak tam powiedzmy zagram mastera, to oczywiście jest. Także dobra, ogólnie ten utwór jest w oryginale grany w stroju standardowym, czyli E, A, D, G, B, E. No i jak on się zaczyna? Można go bardzo łatwo zacząć grać na takiej zasadzie, że łapiemy go dwoma palcami na progu 7-9. Oczywiście tabów można mnóstwo znaleźć w internecie, więc to bez problemu można je znaleźć, tylko teraz jest kwestia taka właśnie, jak to zagrać, żeby to fajnie zabrzmiało. Zrobimy sobie zooma. Jest pyk. Ja zaczynam po prostu 7-9-9 na strunie 5, 4, 3. Głównie dlatego, że jak zagram jeszcze ten dźwięk tutaj E, to dodaję takiego jeszcze wyższego tonu do tego, bo ja bym zagrał tylko 7-9. Też jest git, ale ja łapię ten power chord właśnie 7-9-9 na strunie 5, 4, 3. Później 5-7-7. Na strunie 5, 4, 3 na tych samych, później 4, 6, 6 na tych samych strunach i 3, 5, 5. Uwaga, spróbujcie zagrać. Jeszcze raz. Dobra, spróbujcie na spokojnie, cofnijcie i popróbujcie parę razy. Tylko jaka to jest bardzo ważna rzecz, tłumienie. Bo bez tłumienia, czyli bez tłumienia tutaj nad garstkiem prawą ręką, to te riffy są bardzo, no ta melodia wychodzi bardzo taka chaotyczna. O, nawet nie jestem w stanie tego bez tłumienia zagrać. Po prostu po uderzeniu się w pierwszy ten power chord od razu tłumimy, patrzcie na to. Owszem, tutaj ten trzeci dźwięk, raz, dwa, trzy, jest puszczony. Dydydym, on tam wybrzmiewa odpowiednią ilość czasu. Musimy tutaj nauczyć się precyzji. Tylko uderzamy te trzy struny, które są potrzebne. Reszta strun jest tłumiona przez pierwszy palec. Popatrz, ja tu mam tak, że on leży na pozostałych, na tych cienkich strunach. Dotykam też struny najgrubszej. No i jeszcze oczywiście wzbudza się struna siódma, bo ja mam tu siedmiostrunową gitarę, u was nie będzie tego problemu. Dobra, to jest jeszcze pikuś. Teraz jest trudniejszy fragment. Czyli tutaj jakby robiliśmy filmik o tworzeniu akordów, tworzeniu riffów, to tutaj właśnie mamy riff z nutą napędową, czyli struna najgrubsza, szósta, jest... Czyli to już jest ty, 007, 00 na szóstej strunie, a 7 na piątej. Później znowu jest 006. Tylko zauważ, tłumienie, koniecznie tłumienie, bez tłumienia właściwie no w ogóle to nie przypomina tego utworu, no nie? Po prostu trzeba sobie wyobrazić, że ta część dłoni to jest magnes, który się przyczepia do struny i on po prostu
oczywiście ten pochód tutaj 5, 7, 4, 6, 3, 5 to jest ten, co był na początku, prawda? Popróbuj sobie to parę razy, spróbuj to ogarnąć, spróbuj to dopracować. Następny motyw jest, to już jest jeden z najlepszych w ogóle chyba motywów, jaki został stworzony przez ludzkość. Zaczynało być skomplikowane faktycznie, jak już tak popatrzeć na ten gryf, co tu się dzieje, to już nie jest takie prościutkie. Fragment 007006 jest ten sam, co przedtem. To, co graliśmy, tylko dochodzi nam na najgrubszej strunie motyw ten. Jest tak, że po prostu mamy raz, dwa, pusta struna dwa razy i najgrubsza na siódmym. Później pusta dwa razy i szósta. I szósty próg na najgrubszej strunie. Tutaj używamy teraz tylko na najgrubszą strunę. 0, 0, 6, 0, 0, 7, 0, 0, 6, 0, 0, 5. A później po 005 gramy 04, 03, 02. Tu najlepiej sobie właśnie to obczaić na spokojnie. W każdym razie używamy tutaj w tym motywie najgrubszej struny. Ja to zagram jeszcze raz wolno, ten motyw. To jest ten motyw tytułu. Oczywiście tłumienie nad garstkiem prawą ręką jest jak najbardziej wskazane, nakazane i konieczne. Teraz kolejny motyw z tego intra. No. Zagramy go szybko. Takie trochę skomplikowane, bo tu używamy dwóch strun, ale zasada jest dość prosta, bo używamy najgrubsza 0,1 cały czas. To jest podstawa tego fragmentu intra. A struna piąta jest grana na drugim, trzecim, czwartym progu. Drugi, trzeci, czwarty. Troszeczkę to przypomina pajączek 0, 1, 2, 3, 4. Tylko, że mamy 0, 1 na najgrubszej, a 2, 3, 4 na stronie piątej.
Zauważ sobie 01, 02, 03, 04, 03, 02. Bo się cofamy, gramy 2, 3, 4, 4, 3, 2. Uwaga, zagram jeszcze raz to. Tutaj na tym drugim progu, na stronie piątej, za drugim razem jest grane dwa razy. Dobra, mam nadzieję, że to w miarę jest ogarnięte. Powoli to sklejamy w całość. No i ostatni fragment z tego intra, to jest właśnie taki slajd na najgrubszych strunach 5-3-3 do 2-4-4. To jest w sumie banalne, tylko że właśnie jest ważne, żeby zagrać to w tempie. Tutaj jeszcze jest coś takiego, że my robimy slajd 3-5-5, 2-4-4, no i zostawiamy 0 też. To jest właściwie łatwo zagrać, bo robimy slajd 3-5-5 do 2-4-4 i po prostu zabieramy palce i 3-5-5-2-4-4 zabieramy palce, 3-5-5-2-4-4 zabieramy palce. Zagramy to jeszcze wolno, bo ja to robię szybko, bo się popisuję. A uwaga, czyli zagram się ten wcześniejszy fragment wolno. Znowu to powtarzamy. Raz jest grane krócej. Właśnie pod koniec tego fragmentu, tuż jakby prawie że jak już się zaczyna motyw zwrotkowy, który też będziemy na pewno robili, ale to teraz robimy, zajmujemy się inter, prawda? To później jest dłuższe zakończenie, właśnie dłuższe robienie tego slajdu. Zaczynamy ten. To jest ten już motyw zwrotkowy, który będziemy też robili. Myślę, że wszystko jest jasne i fajne. No, spróbujcie to ogarnąć, spróbujcie to przećwiczyć. Jeszcze dodatkowo dla wytrwałych, którzy obejrzeli ten filmik, to myślę, że będzie jakaś nagroda. Jakiś najlepiej, gdyby jeszcze wytrwali, nagrali jeszcze swoje to osiągnięcie, ten riff, i jakiś zamieścili, powiedzmy, link albo podesłali, to wtedy zobaczymy, co się będzie działo. Próbujcie. Dzięki za oglądanie. Papatki.